Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a w ręku mam pachnącego świeżością OnePlus 5, prosto od europejskiego przedstawicielstwa tej marki. Zapraszam, zaczniemy oczywiście od rozpakowania telefonu, no i od obejrzenia tego urządzenia. Egzemplarz OnePlus 5, który otrzymaliśmy do testów, to model oznaczony A5000 w kolorze Midnight Black z pamięcią 128 GB. No to cóż, rozpakowujemy go razem. Przyznam, że wciąż kręci mnie rozpakowywanie nowych urządzeń. No i zawsze jest ten element niepewności. Niby dobrze wiemy, co jest w zestawie, bo już producent nam to pokazywał. Ja się teraz mocuję z folią, ale udało się. No, zdejmujemy folię i cóż kryje opakowanie. Otwieramy mozolnie. No i na dzień dobry wita nas telefon. Telefon leży w takim fajnym zagłębieniu. No, oczywiście obejrzymy go za chwilkę. Zajrzymy, co jeszcze jest w opakowaniu. Piękny obrazek. Tutaj mamy jakieś podziękowania za wybór OnePlus 5 i tak dalej. Całą historię, jak to on jest wspaniale wyposażony. No nie będziemy tego na razie czytać. I co obejmuje komplet. Fajnie to wygląda, ale jednocześnie zestaw jest dosyć skromny. Bardzo elegancko zapakowany przewód USB. No i zasilacz. Zasilacz dash. Cóż my tu mamy? Parametrów to ja powiem Wam, nie odczytam już nie te lata. Ale no wiadomo, jaka to jest ładowarka. Jest to zasilacz szybkiego ładowania, dający 4 ampery na wyjściu. No, dosyć duży ten zasilacz, ale zakładamy, że będzie on nam bardzo szybko telefon ładował, tak jak obiecuje producent. No i poza tym w zestawie chyba nic więcej nie mamy. Możliwe, że jeszcze jest ukryte tutaj coś pod telefonem. No oczywiście, że jest. Wyciągnijmy. Cóż my tu mamy? Aha. Bardzo fajnie zapakowaną instrukcję oraz igłę do otwierania gniazda. Czy coś jeszcze? Nie. To już jest wszystko. Także jak widzicie, w komplecie nie ma słuchawek. No to cóż, pora obejrzeć telefon. Początkowo, kiedy oglądałem go wyłącznie na renderach, tudzież zdjęciach robionych przez innych recenzentów, no, wydawał mi się bardzo podobny do iPhone'a. Teraz, kiedy go mam w ręku, to powiem szczerze, że to podobieństwo znacznie mniej rzuca mi się w oczy. Nawet bym powiedział, że przestaję je dostrzegać, bo tak naprawdę jedynym elementem, który może przypominać iPhone'a, no to jest oprawa aparatu fotograficznego podwójnego, towarzysząca mu dioda, no i charakterystycznie prowadzone linie anten, które są ledwo widoczne i biegną tutaj wzdłuż krawędzi telefonu u góry i u dołu. Jest ten detal powiedzmy trochę podobny, ale już sam kształt obudowy jednak zdecydowanie się różni, także muszę chyba tutaj odszczekać moje wcześniejsze stwierdzenia, że OnePlus 5 przypomina iPhone'a. No nie przypomina. No. Dobra. Zdejmiemy może tą folię i obejrzymy telefon w pełnej krasie. Ja tylko dodam, że tutaj jest oczywiście informacja na temat gniazda kart SIM. O tym, żeby nie wkładać kart luzem. No, widocznie ktoś tak robił, skoro taka informacja się pojawiła. No i mamy tutaj jeszcze oznaczenie, gdzie znajduje się antenka NFC. No i strzałka pokazuje, że gdzieś tutaj w okolicy aparatu fotograficznego. Dobra, zdejmujemy folię, oglądamy. No, budowa, przyznam, dość skromna, ale może się podobać. Fajna powierzchnia, matowa. Podejrzewam, że telefon będzie bardzo dobrze leżał w ręku. Chwyt będzie dobry, bo powierzchnia nie jest śliska, natomiast no nie wiem, jak będzie z odpornością jej na zarysowania. No, to wyjdzie w praniu, to wyjdzie w testach, bo na razie telefon jest prześliczny, a potem zobaczymy, pewnie już będzie mniej śliczny. No i cóż, lecimy po kolei po poszczególnych elementach. Prawy bok, klawisz łącznika oraz gniazdo. Na górze nic. Zupełnie pusto. Na kolejnym boku mamy suwakowy przełącznik i klawisze głośności. Poza tym dalej już gładko. No i najwięcej się dzieje na dole, bo mamy mini jacka, hurra! Mamy USB-C i pojedynczy głośnik. Z przodu z kolei płytka skanera linii papilarnych, oczywiście w klawiszu Home.
Klawisz nie jest wciskalny, jest po prostu dotykowy. No i nad ekranem oczywiście przedni aparat, zestaw czujników, no i głośnik słuchawki. Przednie szkiełko jest delikatnie zaokrąglone. Ekran ma bardzo fajnie zamaskowane obramowanie, chociaż jak widzimy, no tej pustej powierzchni jest sporo. Zarówno na dole, jak i na górze są dość szerokie marginesy, po bokach są zdecydowanie mniejsze. No i fajnie zamaskowano tą wypukłością szkła. Ekran ma fabrycznie naklejoną folię ochronną. Ja jej może na razie nie będę zdejmował, no bo po co uszkodzić nowiutki telefon, po co go porysować. Później oczywiście pewnie ją zdejmę i zobaczę, jak wygląda odporność szkiełka na zarysowania. No ale to potem. Obejrzeliśmy na razie, co było do obejrzenia. Ja teraz uruchamiam telefon, będę się na niego, jak to brzydko się mówi, przesiadał. No i czeka mnie teraz jakiś czas użytkowania tego telefonu, a potem oczywiście zaproszę Was na jego pełną recenzję. Jeszcze niestety w tej chwili niewiele potrafię Wam o tym telefonie powiedzieć, bo jak widzicie, przed chwilą go otrzymałem. Zaraz potem przybiegłem tutaj rozpakować go, pokazać Wam, co zawiera zestaw. No i cóż można powiedzieć po 5 minutach obcowania z telefonem? No chyba niewiele, dlatego wstrzymam się ze wszelkimi ocenami. Póki co wiem tylko tyle, że telefon bardzo fajnie leży w mojej dłoni, ale zaznaczam w mojej i... No, zapowiada się, że wszystko jest rozmieszczone wygodnie, komfortowo i tutaj raczej zastrzeżeń mieć nie będę. Przy pierwszym kontakcie telefon sprawia naprawdę fajne wrażenie. Bardzo estetycznie zapakowany zestaw. Samo urządzenie również wykonane dobrze, dobre materiały, dobry montaż, tutaj nie ma na co narzekać. Telefon bardzo fajnie leży w dłoni. Wszystko zdaje się być ergonomicznie rozplanowane. Chwyt, tak jak już wcześniej podejrzewałem, jest pewny. Telefon dobrze trzymany jest w ręku. On nie ma tendencji do uciekania z dłoni. No cóż, resztę pokażę dłuższe użytkowanie telefonu, bo na razie tak po 5 minutach to naprawdę ciężko cokolwiek o telefonie opowiadać. Dodam jeszcze, że pełną specyfikację OnePlus 5 znajdziecie w naszym katalogu, a link do tegoż katalogu znajdziecie w opisie niniejszego filmu. To na razie tyle, jeżeli chodzi o piątkę. Za około 2-3 tygodnie zapraszam Was na pełną recenzję tego telefonu, no bo tak na razie to tylko mogłem Wam powiedzieć tyle, co widzę. Trudno opowiadać o telefonie, kiedy go się jeszcze nie zaczęło używać. Teraz czeka mnie okres testów. Będę użytkował ten telefon po prostu tak jak każdy inny i potem będę mógł Wam coś o nim opowiedzieć. Także zapraszam do zobaczenia. Myślę, że taki spokojny termin publikacji to krótko po targach IFA. Do zobaczenia. Cześć.